Otwieram 19. sesję Rady Miejskiej w Świeciu. W ostatni dzień maja odbyła się 19. sesja Rady Miejskiej w Świeciu. Zanim radni przyjęli zaplanowane w porządku obrad uchwały, wysłuchali sprawozdań i informacji. Na początek wszystkich, którzy czekają z niecierpliwością na rozpoczęcie budowy nowej biblioteki, informujemy, że inwestycja będzie realizowana zgodnie z pierwotnym planem, a nie w adaptowanym po byłej galerii handlowej budynku. Najmłodsi świecianie mogą spędzać czas na nowym placu zabaw, który jest podarunkiem dla miasta od Bricomarché. Fakt ten potwierdza certyfikat, który radnym na sesji zaprezentował burmistrz Tadeusz Pogoda, który wraz z przewodniczącym rady uczestniczył w jego uroczystym otwarciu. Czy 2011 rok był bezpieczny, do ilu zdarzeń z udziałem nieletnich doszło i jakie działania prewencyjne podejmowali stróże prawa, o tym mówił podczas sesji komendant świeckiej policji. W ubiegłym roku powołałem do życia zespół do spraw nieletnich. Do tamtej pory przestępczością nieletnich zajmowali się funkcjonariusze w Wydziale Prewencji, ale powiedzmy nie było to etatowo. W tej chwili jest już taki powołany zespół. Zespół się składa z 4 osób. Są to 3 policjantki, 1 policjant i głównie na ich barkach spoczywa zagadnienie właśnie przestępczości wśród nieletnich. Te osoby ściśle współpracują zarówno z pedagogami szkolnymi, jak kuratorami, jak i też kuratorami sądowymi. To jest tematyka, którą w dużej mierze właśnie te osoby się zajmują. Więc w ubiegłym roku na terenie całego powiatu odnotowaliśmy 254 czyny popełnione przez nieletnich. Z tego 123 czyny to były na terenie gminy, czyli około połowy tych czynów wszystkich popełnianych przez nieletnich wystąpiła na terenie gminy. Odnotowano też 206 sprawców nieletnich, którzy popełniali te czyny w powiecie całym. 91 byli to mieszkańcy gminy Świecie. Do najczęściej popełnianych przestępstw należą groźby karalne, kradzieże, uszkodzenia ciała, bójki, uszkodzenia mienia. Zdarzały się też rozboje. No i dosyć duża ilość, stosunkowo duża ilość drobnych kradzieży. Te drobne kradzieże to są kradzieże wykroczeniowe, czyli ta kwota nie przekracza 250 zł. Większość tych kradzieży ma miejsce w marketach. Dosyć często się zdarza. Są to nawet dzieci takie, które mają po 6 lat i po 7. One nie odpowiadają w żaden sposób, jak wiadomo, ewentualnie w tym przypadku przekazujemy informację do sądu, że dziecko jest zagrożone demoralizacją. Więc jak Państwo sami widzicie, nie wymieniłem, może nawet celowo, nie wymieniłem tutaj zagadnienia narkotyków, gdyż nie stanowi ten temat jakiegoś większego problemu. Jednak znacząca część czynów związanych z przestępczością narkotykową to przestępstwa popełniane przez dorosłych. I także tutaj to, co Państwa może by najbardziej interesowało, bo jest to taki temat bardzo medialny, czyli narkomania, no można powiedzieć, że w tej całej skupisku tych przestępstw jest to ilość śladowa, także tutaj nawet nie specjalnie się nad tym tematem nie skupiałem. Monitoring, nowoczesny sprzęt i wykwalifikowana kadra – to wszystko składa się na efektywną pracę strażników miejskich. Narzędzia ułatwiają pracę nad zachowaniem bezpieczeństwa i porządku w mieście. Działalność municypalnych nie ogranicza się jedynie do przysłowiowego wlepiania mandatów za złe parkowanie. Dziś zakres obowiązków Straży Miejskiej jest coraz większy. W zeszłym roku fotoradar wystawiony był tylko 7 razy przez cały czas. Ukaranych zostało 241 sprawców wykroczeń, przekroczenia prędkości, 18 osób zostało pouczonych, 40 zdjęć zostało anulowanych z różnych względów nieczytelności, bądź chociażby 2 samochody w tym samym kierunku jechały. W takim przypadku nie jesteśmy w stanie określić, który z samochodów był tym, który sprawcą. Jedną sprawę przekazano policji.
W swoich działaniach oczywiście musimy podejmować współpracę, czy to z stowarzyszeniami, czy z innymi służbami, instytucjami, które zajmują się szeroko rozumianym bezpieczeństwem. W zeszłym roku był to niestety już rozwiązywany bezpieczny powiat świecki, czyli Stowarzyszenie Zapobiegania Tragediom na Drodze i Wspierania Ofiar Wypadków Drogowych, Wodne Ochotnicze Pokotowie Ratunkowe, Społeczna Straż Rybacka, Liga Obrony Kraju, Polski Czerwony Krzyż, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Miejsko-Gminny Zarząd OSP RP, Świeckie Stowarzyszenie Aikido, Świecki Klub Karate Shorin Ryu, Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, oczywiście Straż Pożarna i Policja, bo tutaj w wielu czynnościach zazębiamy się, więc jakby najczęściej z Policją mamy współpracę. Takich współpracy samych patroli mieszanych w zeszłym roku było 241, szczególnie są to patrole nocne, gdzie takie jeden strażnik, jeden policjant jakby tworzą taki patrol. Braliśmy udział w licznych imprezach prewencyjnych, edukacyjnych. Niektóre są to jakby imprezy, które sami tworzymy, niektóre są to imprezy o zasięgu ogólnokrajowym czy wojewódzkim. I tak były to akcja Znicz, Bezpieczna Droga do Szkoły, druga Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie, Bezpieczny i Przyjazny Region, Bezpieczny Przejazd, Bezpieczne Wakacje, Stop 18, Bądź Bardziej Widoczny, Pozory Mylą, dowód nie, Kocham, Reaguję, Kochaj, Nie Krzywdź, Pomóż oraz akcja Zima. Dodatkowo również były pogadanki w szkołach, spotykaliśmy się z rodzicami podczas wywiadówek czy innych zaproszeń pedagogów szkolnych czy dyrektorów szkół. Cztery grupy dzieci odwiedziły pomieszczenia naszej straży. Były to grupy przedszkolne, które chciały zobaczyć, jak wygląda, powiedzmy, główna siedziba straży. Tutaj strażników znają z pracy, że tak powiem, brzydko na ulicy, natomiast nie wiedzą, jak to wygląda z drugiej strony, więc przychodzili. Oczywiście największym zainteresowaniem monitoring, czyli o, tutaj widzę mój dom i tak dalej. To dzieci ciekawi. Takie rzeczy przedstawiamy, aby zbliżyć, zapraszamy, zbliżyć, powiedzmy, społeczeństwo do nas jako strażników miejskich, żebyśmy nie byli tylko negatywnie kojarzeni z fotoradarem, ale również jako osoby, które chcą pomagać i chcą się integrować ze społeczeństwem. Ośrodek wypoczynkowy w Decznie zmienia swój wizerunek. Szereg prac, jakie zostały wykonane, sprawiły, że ma to być nie tylko miejsce wypoczynku nad akwenem, ale też doskonała baza rekreacyjna dla całych rodzin. Podczas ostatniej sesji radni wysłuchali informacji na temat przygotowań do sezonu ośrodka. Podczas dyskusji wiceprzewodniczący Rady Adam Cieślak zauważył, że warto byłoby wyremontować czwarty pomost, by ten nie odbiegał od pozostałych. Biuru budowlano-inwestycyjnemu własny dom spółka cywilna Janusz Królewicz i Krzysztof Browiński z siedzibą w Świeciu przy ulicy Halera 40. Spółka została wyłoniona w przetargu. Do przetargu przystąpiły dwie firmy. Firma z powiatu grudziąckiego, która prowadzi ośrodek nad jeziorem Radodzież, no i firma Własny Dom. Komisja postanowiła wybrać firmę Własny Dom i na tej podstawie została podpisana umowa użyczenia. Zgodnie z tą umową firma zobowiązała się do wykonania następujących prac w zeszłym roku. Przywrócenie na teren części obiektu plaży piaskowej, wybudowanie nowego węzła sanitarnego dla korzystających z plaży, uporządkowanie dna kąpieliska, usunięcie roślinności z dna, odtworzenie dla najmłodszych basenika ze zjeżdżalnią do wody, wyremontowanie baru i rozszerzenie oferty gastronomicznej dla korzystających z ośrodka, zwiększenie ilości kajaków o minimum 20 sztuk. Można powiedzieć, że większość tych działań udało się zrealizować i ośrodek w zeszłym roku już zaczynał wyglądać inaczej. Dodatkowo udało się biorącym pozyskać pomoc finansową z Mondi. To było około 300 tysięcy złotych i za to Mondi zakupiło sprzęt sportowy stanowiący wyposażenie siłowni, 9 elementów. Przebudowano wypożyczalnię sprzętu sportowego na obiekt wielofunkcyjny o nazwie Marina. Wybudowano wiatę dla sędziów o konstrukcji drewnianej przykrytą blachodachówką z posadzką z kostki brukowej. To są sędziowie przy boiskach siatkówki. Wykonano i ustawiono na plaży dwie przebieralnie o konstrukcji stalowej. Przebudowano i rozbudowano kiosk, wykonano zadaszenie o konstrukcji drewnianej krytej blachodachówką. Zdemontowano na powietrzną sieć elektryczną biegnącą od portierni do baru. Wykonano nową instalację kablową ułożoną w ziemi.
Zabudowano teren przy pawilonie noclegowym numer 1, wykonano zadaszenie z konstrukcji drewnianej, wykonano nową elewację przy pawilonie noclegowym przy portiernie od strony północnej i wschodniej, wykonano mur oporowy między parkingiem a miejscami postojowymi przy drodze dojazdowej, urządzono dodatkowe miejsca parkingowe. Budowa międzygminnego kompleksu unieszkodliwiania odpadów to jedna z największych inwestycji tego typu w regionie, a w Świeciu przedsięwzięcie kluczowe. Tak duże zadanie wymaga ogromnego zaangażowania nie tylko środków finansowych, ale i specjalistów oraz monitoringu inwestycji przez inżyniera kontraktu. O gospodarce odpadami w gminie Świecie oraz realizacji inwestycji mówili na czwartkowej sesji Edyta Kliczykowska oraz prezes spółki Ekowisła. W całym jakby obiekcie, przepraszam, regionie będą trzy instalacje. I teraz gmina, jakakolwiek gmina będzie miała możliwość wyboru, czy zrobi przetarg, bo no to jest najważniejsze, to w przyszłym roku czeka gminy, żeby zrobiły przetarg na odbiór odpadów od właśnie właścicieli nieruchomości. I teraz można ten przetarg będzie zrobić albo na sam odbiór i wskazać instalację, do której mają być zawiezione te zmieszane odpady, albo dać wolną rękę jakby temu, który wygra przetarg i w tym momencie on po prostu znajdzie sobie najtańszą dla niego instalację. No takie chodzą, tak jak się dopytuje i prawników i fachowców, co z gminą, która ma swoją instalację, no to no ma swoją, no to dobrze, może bez przetargu tam zawieźć, czyli powiedzmy my jako gmina będziemy mieli tutaj umowę powiedzmy pomiędzy nami a Ekowisłą i Ekowisła od nas, my się rozliczymy po prostu za tą ilość odpadów, którą przywiezie przedsiębiorca. I właśnie to jest pytanie, jak postąpią inne gminy. I szczerze mówiąc, to tak naprawdę ustawodawca tak no, nas ukarał, można powiedzieć w tym momencie, bo gminy, które nie zaryzykowały, nie dołożyły się do żadnej instalacji, no będą sobie teraz mogły wybierać jak to się mówi, no ciepłe bułki z półki. Jest to niesprawiedliwe i faktycznie nawet te gminy, które gdzieś w jakimś regionie są regiony, które, w których jest tylko jedna instalacja, no byliśmy na takim spotkaniu, gdzie faktycznie wielki bunt, bo jak to ja teraz mam nie mieć wyboru. To jest, no uważam, no bardzo, bardzo niesprawiedliwe i nie fair. Ale z drugiej strony, skoro od 1 stycznia nie możemy tych odpadów składować bez przetworzenia i myślę, że w naszym powiecie, no to przecież nie możemy, znaczy nigdy chyba nie liczylibyśmy, że inna gmina niż nasza wybudowałaby taką instalację. Więc powiem szczerze, że no trudny to jest temat, jeśli chodzi właśnie o dofinansowanie i podejrzewam, że się te inne gminy też no tak troszeczkę tutaj patrzą, co teraz dalej w tym kierunku będzie, jak to będzie wyglądało. I dlatego też w zasadzie przyłączono te Zakurzewo i Grudziądz, żeby te gminy miały też wybór, czy chcą lepiej do Świecia, bo być może, że jest jednak lepszy dojazd, tak jak podnosiły, że do tego Grudziądza no może jest lepszy dojazd, może szybciej się uda jednak dojechać, żeby miały wybór czy do nas, czy do Grudziądza. Ale myślę, że już na przykład takie gminy tam z okolic Bladowa, no to do nas nie będą przywoziły i tak samo od nas tam nie pojadą odpady i to tak się naturalnie podzieli. Takie mam marzenie. Teraz no, mamy ten projekt i musimy go zrealizować i traktujemy to jako inwestycję w przyszłość, że będziemy ten projekt, ten obiekt wydzierżawiać w spółce Ekowisła, ponieważ po to ją stworzyliśmy i na tyle będzie to dobre przedsięwzięcie, że pozwoli nam na zwrot zainwestowanego kapitału. Będziemy to zgodnie zresztą z tym, jaką Państwo macie wiedzę, finansowali to z regionalnego programu operacyjnego w wysokości 15 milionów 100 tysięcy złotych. I do 75% możemy zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnych. Pozostałe pieniądze muszą być pieniędzmi naszymi własnymi, ale tutaj do tych własnych pieniędzy zalicza się również ten udział, który ewentualnie gminy wniosą. Także w ten sposób w tej chwili tak traktujemy to przedsięwzięcie, ponieważ no, innego rozwiązania w tej sytuacji nie ma. Ta zmiana filozofii, a szczególnie z Chełmnem, ponieważ jak Państwo wiecie, Chełmno miało u siebie segregację mechaniczną i tą część biodegradowalną miało przywozić do procesu kompostowania do Świecia. W związku z tym
że weszła w życie ta ustawa, a tak naprawdę to chyba dopiero pewne interpretacje i wykładnie uświadomiły tym, którzy przygotowują Wojewódzki Program Gospodarki Odpadami, że nie może być międzygminny kompleks unieszkodliwiania odpadów, który nie załatwia tego kompleksowo, czyli nie ma tej części mechanicznej, jak i biologicznej. I po takiej analizie tutaj pani Edyty, również prezesa spółki Ekowisła, to w tej sytuacji ten podział, można powiedzieć, że z punktu widzenia ilości odpadów i możliwości pozyskania tego na rynku jest dla nas korzystniejszy. I traktujemy to jako inwestycję w przyszłość i poprzez opłatę dzierżawną, którą spółka będzie nam wnosiła, ten zwrot kapitału będzie następował. Po części sprawozdawczej radni przeszli do przyjęcia uchwał. Na początek zatwierdzili sprawozdania finansowe miejskich instytucji, takich jak Miejska Biblioteka Publiczna, Miejsko-Gminna Przychodnia oraz Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Radni na 19 sesji przyjęli także program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności. Kolejna z uchwał dotyczyła zatwierdzenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Świecie. Radni zgodzili się także na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Świecie a gminą miastem Chełmno, gminą Bukowiec oraz gminą miastem Grudziądz dotyczącego współfinansowania międzyszkolnej grupy nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór Szalom w Świeciu. Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców Gruczna i wszystkich, którzy w przyszłości zechcą w tej miejscowości pobudować dom lub zakład. Miejscowość dysponuje już planem zagospodarowania przestrzennego obejmującym 160 hektarów. Uchwałę w tej sprawie jednogłośnie przyjęli radni podczas majowej sesji. Ostatnia z uchwał dotyczyła skargi na burmistrza Świecia. W paragrafie pierwszym zapis, że skargę pana Cezarego Pawińskiego na opieszałość działania burmistrza Świecia wniesiono w dniu 20 kwietnia 2012 roku do wojewody kujawsko-pomorskiego w Bydgoszczy, a przekazaną do Rady Miejskiej w Świeciu w dniu 4 maja uznaje się za bezzasadną. I mamy tutaj odpowiedź na skargę pana Cezarego Pawińskiego, która stanowi załącznik do uchwały. Czego dotyczy skarga? No, pan Cezary Pawiński złożył w listopadzie, 9 listopada 2009 roku wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej na działce numer 38. Miała być to zabudowa w ramach tworzonego osiedliska. Nowe siedlisko chciał założyć w Głogówku Królewskim na tej działce. No i projekt decyzji zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu zagospodarowania przestrzennym opracował uprawniony urbanista pan Maciej Kornalewski. Po przeprowadzonym postępowaniu w maju 2010 roku została wydana decyzja, no niestety dla pana Pawińskiego odmowna. No czym się kierowano, odmawiając ustalenia warunków zabudowy? Przy ocenie wniosku postępuje się zgodnie z artykułem 61 ustawy o planowaniu zagospodarowania przestrzennym, który w punktach od 1 do 5 określa warunki, które należy spełnić, żeby ustalić warunki zabudowy. I punkt pierwszy mówi, że zabudowa na terenach sąsiednich musi pozwalać na określenie funkcji zabudowy oraz parametrów tej zabudowy. Punkt drugi mówi o tym, że musi być dostęp do drogi publicznej. Kolejny punkt mówi o tym, że musi być odpowiednie uzbrojenie działki, czyli tutaj musi być woda i prąd, to takie minimalne wyposażenie w media. Potem mówimy w punkcie czwartym, że ten grunt nie powinien podlegać ochronie w zasadzie z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. I te cztery punkty zostały spełnione, można powiedzieć, w ocenie urbanisty i tutaj nas jako urzędników. Natomiast no, nie mogliśmy się zgodzić z punktem piątym, gdyż działka jest położona w Nadwiślańskim Parku Krajobrazowym, a tam obowiązuje rozporządzenie wojewody kujawsko-pomorskiego z 2005 roku, w którym zostało zmienione jeszcze w 2009 roku i tam zapisano, że obowiązuje zakaz budowania nowych obiektów budowlanych w pasie o szerokości 100 metrów od linii brzeg jezior
rzek i innych zbiorników wodnych. No tutaj mamy do czynienia ze zbiornikiem też Starorzeczy Wisły i są pewne odstępstwa, że można budować na przykład obiekty służące turystyce wodnej, gospodarki wodnej, rybackiej. Można by było też budować obiekty, które by stanowiły uzupełnienie zespołu obiektów już istniejących na tej działce. Okazało się, że tam na tej działce istnieje tylko jeden mały budynek gospodarczy o powierzchni około 20 metrów kwadratowych. W związku z tym nie można było uznać, że to jest zespół obiektów istniejącej zabudowy i no niestety tutaj nie mogliśmy dopatrzeć się takiej sytuacji, która by pozwoliła na zastosowanie jakiegokolwiek z odstępstw od przepisów tego rozporządzenia. Dlatego decyzja burmistrza Świecia była odmowna. No oczywiście zażalenie na tą decyzję, odwołanie od niej wniósł pan Pawiński i samorządowe kolegium odwoławcze stwierdziło, że powinniśmy, bo pan Cezary Pawiński podniósł, że zbiornik, który jest w sąsiedztwie jego działki, nie jest zbiornikiem pochodzenia naturalnego, tylko jest antropogeniczny, czyli stworzony został przez człowieka. No i samorządowe kolegium odwoławcze stwierdziło, że bezwzględnie musimy zbadać pochodzenie tego zbiornika, bo samo stwierdzenie przez nas, że to jest zbiornik naturalny, a nie antropogeniczny, to nie jest dowodem w sprawie. W związku z tym zleciliśmy badania tego zbiornika, jego pochodzenia. Tutaj autorami badań byli profesor doktor habilitowany Kazimierz Tobolski, doktor Mariusz Gałka i pani magister Renata Sobieralska. Wszyscy, no za wyjątkiem pani magister, to są naukowcy z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. I z tych badań wynikło, że jest to zbiornik naturalny, który ma co najmniej kilkaset lat. Pobrano próbki z dna tego zbiornika, zawieziono do laboratorium i badano pochodzenie pyłków kwiatowych. No i mając wyniki tych badań, po raz kolejny odmówiliśmy panu Cezarowi Pawińskiemu ustalenie warunków zabudowy, będąc przekonani, że mamy wystarczający materiał dowodowy. No ale tym razem samorządowe kolegium odwoławcze po wniesieniu odwołania przez pana Cezarego Pawińskiego stwierdziło, że no jeszcze jeden dowód należy przeprowadzić, bo oceniliśmy według samorządowego kolegium odwoławczego sami odległość od linii brzegowej do tej planowanej zabudowy, a taka linia brzegowa powinna być wyznaczona w decyzji starosty świeckiego. No więc wszczęliśmy postępowanie o ustalenie tej linii brzegowej. Tutaj starosta miał okazję wydać dwie decyzje. Najpierw zwolnił tutaj burmistrza z obowiązku ustalania, powiedzmy tam, linii brzegowej jakichś, które nie występują tam, wysp, przymulisk. Była pierwsza decyzja, a w drugiej decyzji ustalił tą linię brzegową. No i okazało się, że oczywiście myśmy musieli zlecić wyznaczenie tej linii brzegowej geodetom uprawnionym. Ta decyzja została wydana w zeszłym roku 22 grudnia. I od tej decyzji odwołali się właściciele terenów sąsiednich. No i odwołanie trafiło do Regionalnego Dyrektora Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który to dyrektor stwierdził w decyzji, że burmistrz Świecia nie ma tytułu prawnego do tego, żeby występować o ustalenie linii brzegowej. No, decyzję starosty świeckiego uchylił i postępowanie umorzył w pierwszej instancji. No, myśmy się z tym nie zgodzili i wnieśliśmy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku i czekamy w tej chwili na rozstrzygnięcie tej sprawy w sądzie i wyznaczyliśmy termin załatwienia sprawy, wiedząc, że sprawy w sądzie trwają dość długo, dość długo czeka się na rozpatrzenie tych spraw, na 15 listopada tego roku. No tutaj pan Pawiński był dość zniecierpliwiony i w międzyczasie wystąpił właśnie do wojewody ze skargą na opieszałość. No i można powiedzieć, że sprawa trwa ponad 2 lata. Wydane zostały tutaj 2 decyzje burmistrza, 2 decyzje SKO, 2 decyzje starosty, 1 decyzja RZGW. Sprawa być może, nie wiemy, zakończy
się w sądzie pomyślnie dla nas, a może nie pomyślnie. W każdym razie pewnie jeszcze kilka decyzji będzie wydanych. Można powiedzieć, że sprawa w Polsce jest dość skomplikowana, skoro wydaje się, że w prostej sprawie, bo w sprawie budowy budynku mieszkalnego i gospodarczego wydano do tej pory no, prawie 10 tysięcy złotych na zgromadzenie różnych materiałów dowodowych i wydano 7 decyzji. Zatrudnionych było wielu urzędników. I jeszcze sprawa ciągle jest nieskończona. W tym samym czasie pan Cezary Pawiński również wniósł skargę na opieszałość burmistrza do SKO. SKO uznało, że wyznaczyło burmistrzowi termin do 30 czerwca, żeby no zdaniem SKO zawiesił postępowanie, bo zdaniem SKO jest to zagadnienie wstępne do rozstrzygnięcia ustalenia linii brzegowej i my jeszcze będziemy to tutaj konsultować. Jeżeli, no, że tak powiem, do końca się zgodzimy z SKO, to wydamy takie postanowienie o zawieszeniu postępowania, ale pan Cezary Pawiński oczywiście będzie miał prawo wniesienia zażalenia na takie postanowienie i zobaczymy, jak to rozstrzygnie SKO. Powiem tylko, że w końcu zeszłego roku SKO wyznaczyło termin do załatwienia sprawy na 13 stycznia tego roku. Wydawałoby się, że ten termin można dotrzymać, ale odwołanie od decyzji starosty spowodowało, że tego terminu nie mogliśmy dotrzymać. Myśmy w międzyczasie wyznaczali nowe terminy, ale to nie zadowalało nigdy pana Pawińskiego. No niestety osoby, które nie uzyskują decyzji pozytywnych, najczęściej się odwołują i to nie jest pierwsza taka sprawa, ale sądzę, że już niedługo finał tej sprawy nastąpi. Dziękuję. Kończymy relację z 19 sesji Rady Miejskiej w Świeciu i już dziś zapraszamy na kolejną.